Skrajna deprawacja warszawskich seksedukatorów. W Warszawie od lat działa grupa tak zwanych seksedukatorów Ponton, która wchodzi do miejscowych szkół i prowadzi dla uczniów warsztaty. Jak podaje organizacja na swej stronie internetowej, zajęcia odbywają się bez obecności nauczyciela. Czego dowiadują się dzieci od seksedukatorów? Na profilu Pontonu na Instagramie można zobaczyć treści, jakie są przekazywane uczniom. Wiele z nich w ogóle nie nadaje się do zacytowania. Dotyczą m.in. takich praktyk jak lizanie i wkładanie ręki do odbytu. Promowane są również gadżety erotyczne, a także pornografia. Warto zaznaczyć, że pornografia może służyć nam do uatrakcyjnienia Samo miłości lub urozmaicenia naszego życia seksualnego. Sama pornografia może być zarówno czymś pozytywnym, jak i negatywnym. Najważniejsze jest mądre korzystanie z niej, piszą działacze Pontonu na Instagramie. Byłą seksedukatorką Pontonu jest m.in. Natalia Broniarczyk, działaczka tak zwanego. Aborcyjnego Killing Teamu, czyli organizacji, która przyznaje się do pomocnictwa w kilkudziesięciu tysiącach nielegalnych aborcji pigułkowych rocznie. Niedawno grupa napisała w mediach społecznościowych, że zorganizowała aborcję na dziecku w 37 tygodniu ciąży, czyli w 9 miesiącu. Grupa, w której działa broniarczyk. Także jest reklamowana na Instagramie Pontonu. Oznacza to, że seksedukatorzy polecają młodzieży kontaktować się z organizacją, która zajmuje się organizacją nielegalnych aborcji pigułkowych. Inną działaczką Pontonu była także Żenia Aleksandrowa, która przyznała się do bycia poliamorystką. Czyli osobą, która posiada kilku partnerów seksualnych jednocześnie. Rodzice muszą wiedzieć, kim są seksedukatorzy, którzy wchodzą do szkół i chcą docierać z deprawacyjnymi treściami do ich dzieci. Więcej na temat tak zwanej edukacji seksualnej można dowiedzieć się z poradnika Fundacji: Jak powstrzymać pedofila.